Life's a Bitch. Kurde, to kojarzy mi się z tym Crashem of the Titans, bo był też podobny epizod, jeżeli chodzi o nazwę. Dobra, 3-6 poziom. To jest ostatni poziom platformowy, nie licząc bossa i specjalnego poziomu, tak więc lecimy z koksem. Okej, okay. Tu zaczynamy już w jaskini. Tak więc bardzo dobry początek, nie powiem, że nie. Okej. I teraz tak, pyk. Pyk. Pyk, czerwony. I zielony, znaczy zielony, Jezu. Ta, to nie jest zielony. A więc zobaczmy sobie, co tutaj mamy za drzwi, bo to jest taki poziom, gdzie tutaj mamy takie rozległe korytarze. Kurde, krok! Mogłeś się złapać, nie żeby coś. To trochę mi przypomina tego, Crasha to Insanity i ostatni poziom, czyli End Agony, trochę. Zważywszy na to, że tutaj trzeba też do góry się wspiąć, tak jak to było w Insanity. Z jakiegoś powodu mi się to tak skojarzyło. Kurde, krok! Ogarnij się. Czasami krok mnie denerwujesz, powiem ci szczerze. Ale dobra, nie będę na ciebie krzyczał, bo to moja wina, dobra. Bo moja dziewczyna zaspoje, że to tylko i wyłącznie moja wina. Więc dobra, krok, masz rację, to jest moja wina. Nie przejmuj się. Dobra, mamy tutaj platformę i sobie ją lecimy do przodu, dokładnie tak, pyk, nice, super, mamy kluczyk, teraz zobaczymy, czy będziemy mogli tamtą klatkę odblokować, mam taką nadzieję, ale może być trochę inaczej. Dobra, gdzie drzwi były? A tutaj są drzwi. Jezu, myślałem przez chwilę, że drzwi zniknęły, nie? Bym się trochę przestraszył, gdyby tak było. Czy to jest pasujący klucz? Powiedzcie mi, bo ja jestem ciekaw. Ja jestem ciekawy, Michał. Michał Ciekawski, ciekawskie jajo. .pl. Mam nadzieję, że to są te. Ten kluczyk. O, to był ten. Fajnie. To teraz, skoro byliśmy na lewo, to czas iść na prawo. Lub teoretycznie teraz na lewo, w sumie, jak ja się tak odwróciłem. O, co tu mamy? A, kluczyk mamy. Okej. Okay. I Dantini. I Gobosa. Ezu, ale beka, normalnie. Pff, jesteś śmieszny, naprawdę. O kurde, ubawiłem się do łez normalnie, Dantini. Ale ty słodki jesteś. Diabełek. Ja się ciebie nie boję, takiego słodkiego diabełka mam się bać? No proszę cię. Ty jesteś nieszkodliwy, Dantini. O, i to była sekwencja, która za dzieciaka mnie również denerwowała, przez co z tym poziomem miałem problemy, jeżeli chodzi o 100%. Ponieważ nie lubiłem tych sekwencji w ciemności. O. Już widać nawet dlaczego nie lubiłem. No tutaj mamy ten kluczyk, więc możemy się cofnąć, prawda? Jak najbardziej. Teraz pytanie, którędy iść? Zobaczmy, co jest tutaj. Czy w ogóle tutaj coś pominę jakoś? No, pominąłem tamtą część poziomu, więc warto się cofnąć. Mówię, ja nie pamiętam niektórych tych tutaj poziomów, dlatego nie dziwcie się mi. Bo ja mówię, tak jak już wspominałem na początku tej serii, ja do kroka tego, co teraz nagrywam, w ogóle nie podchodziłem z żadnym treningiem, przez co jakby gram trochę na pamięć tutaj.
Więc nie tutaj nie denerwujcie się czy coś. A, tutaj potrzebujemy klucza. Ja takowego klucza nie mam, więc mogę sobie spadać co jedynie. To idźmy do tamtych drzwi w sumie. Czemu by nie? Możemy iść. Co to za problem? Żaden. Dla mnie żaden problem. Pewnie to będzie druga teraz taka sekcja, co? A nie, źle pamiętałem. Myślałem, że dobrze pamiętam. A myślałem, że to będzie muzyka z menu tutaj teraz lecieć. Tylko, że remix, wiadomo o co chodzi. A, i tutaj mamy ten złoty klucz. Fajnie. No kurde! Krok! Co ty zrobiłeś? Co to miało znaczyć? Czemu od razu tak nie mogłeś zrobić? Weź ty mi powiedz. Kroczku ty mój. Krokodylku słodki, czemu ty tak nie mogłeś zrobić za pierwszym razem? Czemu dopiero robisz to tak za drugim razem? Czy ja tobie coś zrobiłem? Jaką krzywdę tobie wyrządziłem? Powiedz mi. Porozmawiajmy o tym problemie. Ja pierdzielę, co ja gadam. Ogólnie z tą sekwencją za dzieciaka miałem problem i prawdopodobnie w Let's Play z 2015 również miałem problem, ponieważ strzelam, że nic do tego czasu się nowego nie ukazało z mojej strony, jeżeli chodzi o, nie wiem, lepsze umiejętne granie w Kroka. No kurde! Nie wiem, ja odnoszę bardzo często wrażenie, że Krok, idąc do przodu, on czasami się strasznie ślizga. I to nie jest tak, że o, popatrzcie, Michał chce teraz, nie wiem, tutaj zakryć to, że gra do dupy. Ja sobie spokojnie, zdaję z tego sprawę, że ja gram do dupy w Kroka. Ale często odnoszę wrażenie, że Krok po prostu się ślizga po tych platformach. Nie wiem, mogę ja się oczywiście mylić. Ale z tego, co pamiętam i o ile pamięć mnie nie myli, to Krok ma tendencję do ślizgania się. Tak więc raczej to dalekie od prawdy nie jest, co teraz tu powiedziałem. Tak mi się przynajmniej wydaje, mogę się jak najbardziej mylić, ja nie mam problemu z przyznaniem się do błędu. Dobra, lecimy teraz tu. Teraz poczekamy, aż się platformy pojawią. Jak byłem mały, to zawsze się bałem, że ten... Zawsze się bałem zdobywać tego gobosa z jakiegoś powodu, nie wiem czemu. Może dlatego, że jego lokacja jest tak w dziwnym miejscu położona, nie żeby coś, nie żebym się tutaj czepiał. Żeby nie wyszło, że ja tutaj taki czepialski jestem. Tak więc dobra, lecimy do przodu, lecimy na Szczecin, jak to mawiają. Okej. Coś tutaj mamy. Pytanie co? Bardzo ładna muzyczka swoją drogą się nam tutaj włączyła. Aha. Dobra. Z drugiej strony. Tak. Tam u góry gobos będzie jak nic. Musi być. Inaczej nie nazywam się pomidorowy.pl. Dokładnie. Jak najbardziej. I lecimy do przodu. Na kolejną, ostatnią rundę bonusową z frajerem. No oczywiście musiałem zginąć, nawet w rundzie bonusowej, bo czemu by nie? Jakżeby inaczej?
Dobra, moi drodzy. Mamy klucz. Udało się. Musiałem aż normalnie pauzę na chwilę wcisnąć. Bo ja, wiecie, trochę się stresowałem. Okej. I tu jest gong. Pięknie. 24 życia. A miałem prawie 30. W sumie to nawet miałem 30. Kurczę pieczone. Ale wstyd. 3B2. Cactus Jack's Ranch. O, czyli będziemy z kaktusem walczyć. Nice. Co to jest? To jest ten? Kameleon? Kameleon Jack. Kameleon, który zmienił się w kaktusa. Okej. Znaczy pamiętam, że był taki boss, ale kurde. Dziwne trochę. Nie, żebym się jeszcze czepiał. O, żyćko mamy. Serduszko! No, oczywiście, że sobie zbierzemy serduszko. Aha, zanim ktokolwiek mi powie, ej Michał, ponieważ ty grasz na emulatorze, to pewnie grasz na gałkach analogowych, co nie? Bo przecież jest taka możliwość. Otóż nie. Nie gram na gałkach analogowych. Dlaczego? Dlatego, że gram tak, jak twórcy przygotowali. Ja nie oszukuję, moi drodzy. Ponieważ twórcy przygotowali grę bez gałek analogowych, przynajmniej na pierwszego playaka, nie wiem jak z wersją PC-tową, jak się pada podłączy. I gram strzałkami analogowymi. D-padem tak zwanym. Tak więc nie gram na tych. Bo ja gram tak, jak twórcy przygotowali. Ja nie oszukuję, moi drodzy. Dobra, lecimy na bossika. Zobaczmy, czy sobie z nim poradzimy. Tutaj mieliśmy dodatkowe żyćka, więc bardzo fajnie. Jest i on. Jaka muzyka, kurde, jakby z jakiejś twierdzy czy z czegoś. A, dobra, pamiętam tego bossa. Śmietnik. Głupi. Nie lubiłem go. Za dzieciaka sprawiał mi ten boss bardzo spory problem. Bo nie lubiłem jego spin ataków. Jest posrany gościu. Kurde. O! Dostał. Jeszcze raz musi oberwać. Tylko raz. Dam radę. Wyobraźcie sobie, że z tym bossem za dzieciaka walczyłem, żeby was nie skłamać, 10 kuźwa razy. A teraz jak gdyby nigdy nic przychodzę i go pokonuję. Przecież to mózg rozwalony jest totalnie. Ojejku. I przepraszam, że tak dużo w ogóle się tak brzydko wyrażam takimi sformułowaniami jak kuźwa i tak dalej. Staram się trochę pracować nad językiem, bo wiecie, ja mam taką tendencję, że ja bardzo ostro czasami się wyrażam, tak czasami mówię takie ostre stwierdzenia, takie ostre słowa. Ale chcę trochę nad tym popracować, żeby znaleźć jakieś zamienniki, bo nie chcę za każdym razem jako przecinku dawać, wiecie, jakiegoś wulgaryzmu, jakiegoś przekleństwa. No, i mamy teoretycznie ostatni świat, ale w praktyce przedostatni, dlatego że jest jeszcze świat piąty, który jest bonusowym światem, który umożliwi nam zrobienia 100%. Jednakże, moi drodzy, warto wrócić się do poziomu 3-4, dlatego że tam jednego gobosa nam zabrakło. Tak więc, co ja teraz zrobię? Ja się teraz wyciszę i będę szukał tego gobosa, znajdę go, zaliczymy sobie poziom 3S2 i na tym kończymy sesję, ponieważ będzie już tam na nas czekał czwarty świat, a jak wiecie, ja wolę zaczynać sesję z początkiem nowego świata, tak więc widzimy się za chwilę. No, to tutaj prawdopodobnie go bossa zostawiłem, co nie? Musiałem coś pominąć, chyba jakąś skrzynkę. Ciekawe jaką. Niech pomyślmy, pewnie tą skrzynkę, co nie? Prawda? Prawda. Prawda, Michał. Dałeś dupy po całości, taka jest prawda. Ale rym. No dobrze, moi drodzy, jesteśmy z powrotem i teraz wiekopomna chwila. Dobra, czas na wiekopomną chwilę. Czy mi się uda?
Udało się, jak najbardziej. Gitara. Bum! Uderzyliśmy w gonga, a stół się otworzył. Nie, no dobra. Oczywiście pod koniec tej sesji pokażę wam, jak wygląda w pełni okazałości ta runda bonusowa, którą przed chwilą tutaj ogarnialiśmy. Tak więc pozwólcie, że pozwolę sobie to zapisać na innym slocie, żeby pamiętać. O, a to sobie zapiszemy na drugim slocie. Dokładnie tak. Więc dobra, czas na Defito Burrito. Defito Burrito? Co to jest Defito Burrito? Tego poziomu w ogóle nie kojarzę. W ogóle nie pamiętam go. W ogóle sobie nie przypominam o jego istnieniu. Tak więc może być ciekawie. Dwa serduszka z boku. No przyda się. Mam nadzieję, że jeszcze dużo takich serduszek będzie na nas czekać, bo dzięki temu sobie łatwo życie nadrobimy. Przynajmniej mi się tak wydaje. O ile nie stracę ich w głupi sposób. A ja mam do tego ogromną... Znaczy ogromną. Mam do tego... mocną... Tendencję. Mam do tego tendencję. Okej, jesteśmy teraz w jaskini. Tam mamy żyćko kolejne. Ale fajne. Fajne. Wow. Uwaga. Tutaj trzeba uważać, bo te platformy trochę szybciej spadają. Nie strzelaj we mnie. Dzięki. Wow. Gdzie ja jestem? A dobra, jestem na platformie. Jezus Maria. Przez chwilę myślałem, że mi krok tak wyleciał, że spadnę, nie? To by było smutne. Okej, okay, teraz tak będziemy musieli niszczyć wszystkie te skrzynki. Ciekawe, czy tutaj żyćko będzie w którejś z nich. Tak, wiem, za bardzo zwracam uwagę na te życia, no ale... Cóż poradzę, że ja lubię zdobywać życia. Zresztą, kto nie lubi żyć zdobywać w grach? Nie wiem, jak, co trzeba. Ja lubię bardzo zdobywać życia, bo ja lubię mieć ich jak najwięcej. Dobra, pyk. 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 I pyk. I pyk. Ładnie. O, widziałem puzzla. A, i nie zgadnę, trzeba kluczyk zdobyć, czyli nura do wody trzeba zrobić. Okej. Okay. Aha, przez chwilę myślałem, że to będzie trochę prostszy, ale no, nie mogło zabraknąć utrudnienia lekkiego. Moje diamenciki, moje diamenciki. Ale strzelajcie tam do siebie, frajerzy, barany jedne. O, brawo wy, brawo ja. I gitara. Pyk. I zium. Proszę bardzo, co to w ogóle był za challenge? To był taki trochę zerowy challenge. No ale był, ważne, że był. Taka jest prawda. Nie ma co narzekać. No i mamy świat numer 4, ale jego sobie zostawimy na czwartą sesję. I mam nadzieję, że czwartą jako całość, a nie czwartą część pierwsza, tak jak teraz było. Wiecie, ja nie mam problemu nagrywać, powiedzmy, drugą część sesji innego dnia, tylko po prostu, no jednak wolę pełną sesję, nie? Nie żeby coś. Dobra, czyli mamy ogólnie 66% gry, to jest bardzo ładny wynik. Dobra, szybki zapisik. Zobaczmy, czy się zapisało. Jak najbardziej tak. Jak najbardziej tak. Możemy być z siebie zadowoleni. No, tak więc... To by było na tyle, moi drodzy. Ja nie mam nic już więcej ciekawego do powiedzenia, niż pożegnać się oczywiście z wami.
Mam nadzieję, że wam ta sesja w całości się podobała. Napiszcie, jak według was gram, czy według was gram nawet całkiem, czy w ogóle wam podoba się nowy świat, w sensie świat numer 3, który już udało nam się w całości zwiedzić. Weźcie, napiszcie jakieś wasze wspomnienia z trzecim światem i ogólnie z całą tą grą. A ja się będę z wami żegnał. To byłem ja, czyli pomidorowy.pl. To byliście wy, czyli widzowie. Mam nadzieję, że wam się spodobało, że w sposób ciekawy i informatywny prowadziłem ten Let's Play. Jeżeli tak, to zostawcie łapkę w górę, subskrypcję oraz dzwoneczek, by otrzymywać powiadomienia o wszystkim, co tutaj publikuję, łącznie z live'ami, różnymi tego typu filmami. A my widzimy się w kolejnych odcinkach. Zagrajmy w Krok 1 lub inne tego typu gry na moim kanale. To by było na tyle. Trzymajcie się. Cześć. I mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę tę serię. Na razie.